Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn, wybrany. Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Kochani, trwa wielki post i mam nadzieję, że jest on dla nas rzeczywiście wielki. Niedługi, tylko wielki. To znaczy, jest to czas wielkiej, intensywnej pracy nad sobą, która ma doprowadzić do naszego zmartwychwstania. Wielki post bez zmartwychwstania nie ma żadnego sensu. Chodzi o to, żebyśmy w Wigilię Paschalną, stając z zapalonymi świecami i śpiewając uroczyste Alleluja, nie kłamali. By to było to światło, które będziemy trzymać w ręku, by było znakiem tego światła, które jest w nas, bardziej rozpłomienionej naszej wiary, bardziej żarliwej nadziei i bardziej palącej miłości. A jednym z elementów wielkopostnej pracy nad sobą są wielkopostne rekolekcje, które właśnie zaczynamy. Pewnie nie jest to rekolekcyjny debiut w życiu nikogo z nas. Dobrze wiemy więc, że rekolekcje to nie jest teatr jednego aktora. Nie chodzi o to, żeby przyjść, posłuchać, co też ktoś nam powie, czy to będą jakieś prawdy znane, czy nieznane, czy w sposób mniej lub bardziej atrakcyjny. Rekolekcje to jest czas aktywny, nie pasywny. To jest czas pracy nad sobą. Słowo rekolekcje pochodzi od recogliere, które znaczy zbierać na nowo, pozbierać się. I o to właśnie chodzi w rekolekcjach, żeby się pozbierać. Najpierw więc, przyglądając się sobie, trzeba zobaczyć, co we mnie dzisiaj jest poukładane, co we mnie jest scalone, co we mnie jest w porządku, co we mnie, mówiąc niezbyt elegancko, trzyma się kupy. I za to bardzo Panu Bogu dziękować. Bo to jest zawsze owocem pracy nad sobą i współpracy z łaską Bożą. Ale potem trzeba też zobaczyć to, co jest we mnie dzisiaj rozsypane, co jest we mnie niepoukładane, co mi się gdzieś w życiu albo porozwalało, albo rozwala. Wspominam rozmowę z pewnym starszym człowiekiem, który mówi: proszę księdza, całe moje życie, długie, niestety mogę podsumować jednym słowem i to już mnie przeraża. Ale bardziej przeraża mnie to, jak brzmi to słowo. A ono brzmi pudło. Pudło, bo ja po prostu spudłowałem, ja w życiu spudłowałem. Nie trafiłem raz za razem i to z mojej winy, byłem złym człowiekiem. Podjąłem w życiu wiele złych decyzji. A teraz nie mogę z tym nic zrobić. Czuję się, jakbym siedział nad rozsypanymi puzzlami, a to puzzle to jest moje życie. Tylko nie mam obrazka, według którego mógłbym to wszystko poskładać. To było bardzo smutne. On niedługo potem umarł. I ponieważ w czasie tej rozmowy ja jakoś go nie potrafiłem pocieszyć. Siedziałem przy nim, chyba że to moja obecność była pocieszająca, ale
nie potrafiłem znaleźć żadnego adekwatnego słowa. Więc kiedy umarł, pomyślałem sobie, może teraz przyjdzie na niego pociecha. Ale gorycz tego wyznania pozostała. Jestem jak rozsypane puzzle i nie mam tego obrazka. Pudło. No mam nadzieję, że w takiej sytuacji nigdy w życiu nie będziemy, ale chodzi o to, żeby to zobaczyć, jaki jest dzisiaj stan mojego życia i czy jest coś, co mi się rozsypuje. A potem pomyśleć, co mogę zrobić z tym. Mając taki zapas sił, mając taką wiarę, mając takie możliwości, co mogę z tym zrobić? Są niestety takie rozsypanki, z którymi się nic nie da zrobić. Ta rozsypanka jest jakimś rodzajem pokuty. Tak jak są pytania, na które nie masz odpowiedzi. Po prostu trzeba z nimi żyć. Ale są takie rozsypania, które się dadzą poskładać. I tym, co nas stawia w lepszej sytuacji niż tamtego starego człowieka, jest to, że my mamy obrazek, według którego możemy się poskładać, według którego nasze życie jest spójne, scalone, jednolite, uporządkowane. Tym obrazem jest Słowo Boże. Tym, co nas składa, jest Słowo Boże. Tym, co sprawia, że nie jesteśmy tymi, o których mówi dzisiaj święty Paweł w drugim czytaniu, że naszym Bogiem jest brzuch, a dążenia w tym, czego powinniśmy się wstydzić i że jesteśmy przyziemni. To jest Słowo Boże, które nas ratuje, które nas podnosi, które nas uwzniaśla. I o tym jest dzisiejsza Ewangelia. Jezus bierze ze sobą trzech apostołów, Piotra, Jana i Jakuba, i idą na górę i tam słyszą głos Ojca. To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie, słuchajcie Jego słowa. Zanim tam poszli, Pan Jezus im mówił dużo ważnych słów, że Syn Człowieczy będzie zabity, będzie umęczony, trzeciego dnia zmartwychwstanie, ale oni tego nie słuchali. Jak zresztą nie słuchali wiele innych rzeczy, które mówił im Jezus. Nie przyjdzie to na ciebie, nie daj Boże. A teraz słyszą, że mają słuchać. Jego słuchajcie. Żydzi wychowani na prawie i na prorokach. I oto widzą Mojżesza, który jest przedstawicielem prawa i Eliasza, który jest przedstawicielem proroków. Oni ich słuchali, a nagle słyszą Jego, słuchajcie, Jezusa. I to jest, bracia i siostry, do nas. Ponieważ Bóg, w którego wierzymy, to jest Bóg, który słucha. I to jest Bóg, który mówi. To nie jest Bóg niemy. Powie jeden z psalmów, są bogowie zrobieni przez człowieka. Mają oczy, nie widzą, mają uszy, nie słyszą, mają język, który nie mówi, ale Bóg, który w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, to jest Bóg Słowa. I ani nie postąpimy w życiu wiary, ani w życiu chrześcijańskim, ani nasze życie nie będzie spójne w tym najgłębszym z wymiarów, jeśli nie przyjmiemy Jego Słowa. Chodzi o to, by mieć taką postawę jak Piotr, o którym przeczytamy w Ewangelii świętego Jana. Piotr, który, gdy ludzie zaczęli odchodzić od Pana Jezusa, gdy Pan Jezus rozmnaża chleb i ryby, a więc gdy jest takim fajnym Panem Bogiem, daje pożywienie bez pracy, no to wtedy za Nim szły tłumy. Chcieli Go obwołać królem. Jezus przychodzi do synagogi w Kafarnaum i mówi, ten chleb, który wyście teraz jedli, to on tylko karmi wasze ciała, a one są śmiertelne, więc to jest na chwilę. Jest inny chleb, który zstępuje z góry. Ten chleb trzeba jeść. I wtedy ludzie odchodzą, mówią, trudna jest ta mowa, trudne są te słowa. I właśnie wtedy jest ten gest Piotra. Tłum od Chrystusa, a Piotr w stronę Chrystusa, pod prąd większości.
i mówi: Panie, Ty masz słowa życia wiecznego. My Cię nie zostawimy, my od Ciebie nie odejdziemy. Macie taką sytuację teraz, że ktoś z Waszej rodziny, że ktoś z Waszych znajomych, że ktoś z Waszych przyjaciół, nie ma go już, poszedł. I taka determinacja, choćby wszyscy, choćbym przyszedł tu kiedyś na 12:30 i wszystkie ławki były puste, to ja to miejsce w mojej ławce zajmę. Bo Ty masz słowa życia wiecznego. I moi kochani, trzy kanały, przez które to słowo do nas dociera. Pierwszym to jest księga. Pierwszym to jest księga. Słowo zapisane w księdze. Krótko po święceniach byłem na rekolekcjach kapłańskich i tam wtedy padło pytanie, które od tamtej pory mi towarzyszy. Ostre pytanie, które pamiętam wtedy przewierciło mnie bardzo głęboko. Co by powiedziała Twoja Biblia, gdyby dzisiaj umiała mówić? I tak chodzę z tym pytaniem. I przed każdą spowiedzią i robiąc rachunek sumienia, przychodzi mi to pytanie, co by powiedziała Twoja Biblia? Jaki jest Twój kontakt z księgą? Co by powiedziała Twoja Biblia, gdyby dzisiaj umiała mówić? Byłaby szczęśliwa, że jest czytana, dotykana, całowana? Czy byłaby zazdrosna? Trudno słuchać Jezusa, nie słuchając słowa księgi. Miałem takie rekolekcje na temat znaczenia księgi, gdy pewnego razu na granicy nocy i dnia przed świtem znalazłem się pod ścianą płaczu w Jerozolimie. Było puściuteńko i tylko jeden młody chłopak, jak to klasyczny młody chłopak, dżinsy, t-shirt, plecak, jarmułka i trzyma w ręku Biblię poniszczoną. Trzyma drugą ręką ściany płaczu. I płacze. I płacze. I to były rekolekcje, które mi powiedziały więcej o Piśmie Świętym niż niejedne takie standardowe. Bo sobie wtedy pomyślałem, jak to trzeba kochać księgę, żeby mieć taką z nią relację. Żeby tak przeżywać słowo, które jest w niej zawarte. Opowiadają, że kiedyś na rekolekcji zaprosili, tak jak wasz proboszcz mnie, pewnego kaznodzieje i on zawsze przychodził na nauki, trzymając w ręku Pismo Święte, ale też zegarek, żeby nie popełnić częstego u kaznodziejów błędu, czyli żeby nie mówić za długo. I spostrzegł, po którejś z nauk, że nie ma tego zegarka. Głupia sprawa, szukał przy tej ambonce, nie ma. Ktoś ukradł. Przyszedł na drugi dzień znowu z tą swoją Biblią, otworzył, a zegarek wewnątrz. Włożył go tam poprzedniego dnia i tego nie zauważył. I wtedy jedna osoba siedząca gdzieś w pierwszej ławce i będąca świadkiem tego zamieszania mówi: proszę księdza, najpierw trzeba szukać w Biblii. I to jest bardzo mądre. I jeżeli coś nam się w życiu zgubi, jeżeli my się sami w życiu zgubimy, to najpierw trzeba szukać w Biblii. Nie ma żadnego pytania, które dotychczas pojawiło się w naszym życiu, na które odpowiedź nie byłaby tutaj. A potem jest ten drugi sposób, przez który Bóg do nas mówi, to jest Kościół. Kościół, bracia i siostry, to jest wspólnota, która przechowuje żywą pamięć o Jezusie i która przechowuje żywe słowo Chrystusa i która podaje Jego naukę. Tylko, że ta wiara dzisiaj jest bardzo nadszarpnięta, u wielu nadwyrężona, a nawet porzucona z powodu grzechu w Kościele. Szczególnie teraz z powodu tego grzechu, który polega na tym, że ten, tamten i jeszcze ktoś zamiast przytulać się do Pisma Świętego,
do Najświętszego Sakramentu i do brewiarza przytula się do kilku albo kilkunastoletnich dzieci. I to jest okropne. I dlatego nie ma żadnego usprawiedliwienia. A jest jeszcze coś równie złego. Że ten wiedział, tamten wiedział, jeszcze ktoś wiedział i pod dywan. I to jest okropne, że ksiądz z miejsca A jest przenoszony na miejsce B, co pozwala mu dalej grzeszyć, a drugiemu daje śmiałość, żeby grzeszył, skoro nie ma żadnych konsekwencji. I nie dziwmy się, ja się nie dziwię, że wielu z tego powodu pokazało Kościołowi dzisiaj gest Kozakiewicza i powiedziało nie. Ja nie wierzę, że w tym Kościele można usłyszeć słowo Jezusa i naukę Jezusa. Nie ma się co dziwić, trzeba to zrozumieć, nie wolno potępiać. Przypomina mi się takie zdanie, które lata temu powiedział Yves Congar, który medytując na temat Kościoła mówi, Kościół trzeba jednocześnie akceptować i nie akceptować. Jeśli bym Kościoła nie akceptował w ogóle, to będę go porzucał. A jeśli bym Kościół akceptował w całości, to nie będę widział tego, co jest w nim złego, i nie będę przyczyniał się do nawrócenia Kościoła. I mówi, nie należy zmieniać Kościoła, ale należy zmienić coś w Kościele. I dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że należy zmienić coś w Kościele. I bracia i siostry, bardzo trzeba się dzisiaj modlić do Ducha Świętego, żeby zachował w nas wiarę w Kościół. Tę wiarę, którą będziemy za chwilę wyznawać, wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. I wiarę w to, że Kościół przekazuje nam naukę Jezusa, słowo Jezusa i Jego słuchajcie. Kto was słucha, mnie słucha. Jest takie ładne opowiadanko, które ogromnie lubię, jak malarz poślubił swoją młodą, piękną żonę i postanowił ją namalować, sportretować i portretuje w dyskrecji, nikt nie widzi. I kiedy obraz jest gotowy, babam, odsłonięcie, pierwszą, która go może zobaczyć, jest ona, ta żona. Widzi i płacze. Bo obraz przedstawia brzydką kobietę. Ma siwe włosy, jest bezzębna, ma martwą, żółtą cerę. A z drugiej strony nie ma wątpliwości, że to jest ta kobieta. Ten kształt oczu, to spojrzenie, ten uśmiech, ten owal twarzy. I ona widzi i płacze. A on ją przytula i mówi, kochanie, nawet gdybyś ty kiedyś wyglądała gorzej niż na tym portrecie, to ja cię będę kochał, bo jesteś moją żoną. Tak robi Chrystus wobec Kościoła. Oby nas było stać na taki gest, Kościele, będę cię kochał, bo ty jesteś moją matką. Ty jesteś moim Kościołem. I tu słyszę Jezusa. I wreszcie ten trzeci sposób, przez który Słowo Boże do nas dociera, Jego nauka, to jest nasze sumienie. Tak powie Sobór Watykański II, że sumienie to jest najtajniejsze sanktuarium, w którym rozlega się głos Boga. Najtajniejsze, bo takie sanktuarium, o którym wie i do którego dostęp mają dwie osoby, Bóg i ja. Czasem jest taka pokusa w człowieku, żeby wleźć do cudzego sumienia, żeby komuś robić rachunek sumienia. Ale to jest sanktuarium najtajniejsze, Bóg i ja. I chodzi o to, żeby nie włazić w cudze, ale jak najbardziej we własne sumienie. I usłyszeć ten głos, który czasem jest głosem, który brzmi w tonacji zielonej, bo to jest głos obrońcy, adwokata, który ma zieloną togę. To jest głos, który nas broni przed fałszywymi oskarżeniami, przed ludzkimi manipulacjami. Przed różnym sposobem, w którym ktoś nas wpędza w jakieś sidła i podstawia nam nogę. I my nie mamy na to żadnych świadków, że nie zrobiliśmy tego, o co nas oskarżają. I pociecha płynie wtedy właśnie z tego głosu. Tak powiedziała
święta Teresa Wielka, mówiąc: największe szczęście daje mi to, gdy po całym dniu pełnym spraw słyszę z wnętrza mojego sumienia dobywający się głos, który mówi: jesteś w porządku. Jesteś w porządku. Nie wiem, czy jest coś, co może dać większe szczęście. No co da? Pieniądze? Tytuły naukowe? Jakaś sytuacja życiowa? To jest wszystko ważne. Ale co to jest wobec sytuacji, kiedy słyszę: jesteś w porządku. Ten dzisiejszy dzień tak przeżyłeś, że jesteś w porządku. A kiedy ktoś w ostatniej świadomej chwili na tej ziemi słyszy taki głos, inaczej niż ten mój rozmówca: jesteś w porządku. Po całym twoim długim życiu. To daje coś więcej szczęścia? Ale czasem ten głos sumienia jest w tonacji czerwonej, kiedy zakłada na siebie togę prokuratora i kiedy nas oskarża, bo widzi naszą niecność, naszą nieprawość, nasze zakłamanie, nasze podwójne życie, nasze maski. Te wszystkie sytuacje, w których bardziej niż życie udane, chcemy prowadzić życie udawane, myśląc, że nikt tego nie widzi. Jak Dawid, który popełnił w życiu serię grzechów. Najpierw lenistwo, niewierność swoim obowiązkom, nieczyste spojrzenia, cudzołóstwo, knowania, kłamstwa, morderstwa. Nikt nie widzi przecież. Robiłem to wszystko, a nawet jakby zobaczył, to mi nie podskoczy, bo jestem królem. I wtedy przychodzi Bóg przez proroka Natana i mówi: jesteś nie w porządku. Jesteś nie w porządku. Psalm 139 powie: Ty, Boże, znasz mnie, przenikasz mnie całego. Słowo jest w mojej głowie, w moich myślach, a Ty już je znasz w całości, Ty już je słyszysz. I jest taka pokusa, żeby ten głos sumienia zdławić, żeby się nie odzywał, żebym mógł w pewnym komforcie wieść właśnie to podwójne życie. I jest taki rodzaj milczenia sumienia, które nie ma nic wspólnego ze spokojem sumienia. To jest właśnie to sumienie zamordowane, które się obudzi dopiero w czasie sądu ostatecznego. Najtajniejsze sanktuarium, w którym głos Boży się rozlega. Wielki Post, kochani, a szczególnie wielkopostne rekolekcje, to jest czas na rachunek sumienia. Właśnie, żeby wejść do środka i żeby stanąć w prawdzie o sobie. I jedna rzecz jeszcze. Trzeba uważać na to, by nie słuchać Jezusa w taki sposób, że tu posłucham, a tu wyleci. Żeby nie być jak chór w operze, który stoi i śpiewa: idziemy, 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 ale nigdzie nie idzie, tylko stoi i śpiewa. Czyli żeby to słowo nie pozostało we mnie bezowocne, żeby miało wpływ na moje życie. Po co zrobiliśmy te trzy krzyżyki przed przeczytaniem Ewangelii? Ten, żeby to, co przeczytamy, było w naszym myśleniu, żeby miało wpływ na nasze myślenie. Ten, żeby miało wpływ na nasze słowo, które buduje relacje. I ten, żeby miał wpływ na nasze działanie. Żebyśmy po prostu pod wpływem tego słowa żyli jak chrześcijanie. Kto nie widział, to polecam, choć nie wiem, czy to z ambony wolno reklamować, ale polecam film Łukasza Palkowskiego pod tytułem Najlepszy. Prawdziwa historia Jerzego Górskiego, który był narkomanem, ale dzięki wyjściu z śpuństwa i pracy nad sobą wygrał ten ultra triatlon. Jakoś inaczej nazywa, ale wypadła mi ta nazwa.
No, kto pływa, biega i jeździ rowerem, to wie, co to jest triatlon, a tu, kiedy te dystanse są zwiększone. I jest w tym filmie piękna scena, kiedy on jest już na odwyku w Monarze, przyjeżdża do swojego domu rodzinnego i spotyka się ze swoją matką, je obiad i przychodzi jego kumpel z dawnych ćpuńskich czasów, ale ciągle jeszcze narkoman i chce się z nim spotkać. I ten mówi, ten Jerzy mówi do swojej mamy, powiedz mu, że nie mogę. Czemu? Pyta ta mama. Bo takie są zasady. No ale kto będzie wiedział, że ty złamałeś jedną z nich? Ja. Pada odpowiedź. Ja będę to wiedział. Właśnie o to chodzi w życiu chrześcijańskim. Że ono ma swoje zasady, które doskonale znamy. Zasady, które komunikuje nam Słowo Boże. I jeżeli złamie jedną z nich, to może nikt nie będzie tego wiedział. Ani mąż, ani żona, ani dzieci, ani rodzice, ani mój współbrat, ani mój biskup. Nikt nie będzie tego wiedział. Ale przecież ja to wiem. A jeżeli oszukuję siebie, to już jestem oszustem. Jeżeli nie szanuję siebie, to trudno kogoś uszanować. Pomyślcie o tym. To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. A ksiądz proboszcz tak rozeznał, żebyśmy w czasie tej rekolekcji posłuchali też Maryi, zwłaszcza poprzez jej orędzia w Fatimie, co ma być przygotowaniem kolejnym waszej parafii do nawiedzenia parafii przez jasnogórski obraz Matki Bożej. Więc będziemy chcieli też w tą stronę wytężyć nasz słuch i nasze serce, żeby to nas zmotywowało do jeszcze lepszego chrześcijańskiego życia. Z całego serca życzę wam i sobie prawdziwego, wielkiego, a nie takiego sobie, a już nie daj Boże, nie byle jakiego, tylko rzeczywiście wielkiego, wielkiego postu. Amen.